Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Uncharted 2 Among Thieves. W poprzednich odcinkach spotkaliśmy tutaj Elenę wraz z jej kumplem, dziennikarzem Joshem, którzy dość nieoczekiwanie pojawili się w Nepalu. I w momencie, kiedy rozdzieliliśmy się z nimi, a Nathan udał się wraz z Chloe, okazało się po jakimś czasie, że przeciwnicy szturmowali pewną świątynię, w której byliśmy. No i niestety okazało się, że Elena i Josh tutaj zostali poszkodowani, szczególnie ten drugi, który jest właśnie postrzelony, i my teraz postaramy się go odeskortować i go jakoś uratować. Idziemy. No i mam nadzieję, że to się jakoś uda. Mogę tutaj się poruszać i jednocześnie też strzelać. Będę cię osłaniać. Dobra. Tutaj. Elena, barykaduj drzwi. Właśnie. Tutaj nasze dziewczyny będą nas osłaniać, a tymczasem idziemy dalej i musimy uważać. Nathan, jak pamiętacie, Nathan właśnie postanowił uratować Josha. Nie damy rady. Ruszaj! Co nie spodobało się Chloe, która chciała go zostawić po prostu. A i przejdziemy, czy nie? Wow! Chyba to jakieś żarty. O nie! Chyba zginę. Aj. Dobra, nie powinienem tego tak zrobić. Wybaczcie. Muszę po prostu ich tutaj wyeliminować, nie ma co. Nie mogę liczyć tylko i wyłącznie na Elenę i Chloe, że mi pomogą. Dobra. Oj, sorry, Elena. Aj. Spadają od niej. No idą kolejni. Kurczę, skubani. O, jest mały problem, nie mam nabojów. Macie tu coś? Ups. No to nie jest dobrze. Dajcie mi jakiś pistolet. Dobra, bo tutaj Elena i Chloe już poszły gdzieś dalej. Zostaliśmy trochę w tyle, więc ruszajmy. Dobra, są naboje, całe szczęście. Okej, już teraz lepiej. Aj, to jest Jeff. Trzymaj się. To jest Jeffa, ja powiedziałem na początku do Josh. O kurczę. No już, tędy! Ajaj, gdzie tędy? Jasna cholera, szybciej. Otwieraj, otwieraj. Elena! Wow! Nic mi nie jest! Uff. Dobra, jakoś się udało. Ale mało brakowało. O kurczę, szybciej! Jazda, jazda! Dobra, udało się. Kurde, tutaj jeszcze są. Nie, 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 nie! Nie! Schowaj się, kurczę! Ja cię kręcę, muszę tutaj chwilę przeczekać. Dobra, i gdzie mam iść teraz, powiedzcie mi? Czy mam iść tam do przodu, czy raczej tutaj? Dobra, chyba raczej tu. Szybciej, szybciej. Wow, nie, 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 nie. Kurde. Nie miałem pojęcia, gdzie iść, wiecie co? Postaramy się jeszcze raz to zrobić. Okazuje się, że nie jest tak łatwo, jakby się mogło wydawać. Gdzie? No ona tutaj biegnie, okej. Aha, tu mam iść. Tylko czy ja zdążę? Szybciej, szybciej, ruchy. Wow. Wcześniej za bardzo zwlekałem. No już, dawaj. Szybciej! Zaraz zginiemy, jak to dalej pójdzie. Jak widzicie, nie mogę zostawać w tyle, bo wtedy mam poważne problemy, kiedy jestem sam. Dobra, chwila spokoju. I co teraz? Bez stresu damy radę. Ale on. O nie, nie ma mowy. Nie mamy wyboru. Dawaj, Jeff. Dobra. Próbowaliście, ale to już koniec. On dalej z nami nie pójdzie. Nie zostawimy go tu na śmierć. On już i tak nie żyje i my też, jak się stąd szybko nie ruszymy. To idź. Tak, nikt cię nie trzyma.
Chloe. Próbowałam uratować ci skórę, durniu. Chloe? A co to ma być? Przepraszam. Rzućcie broń. Poważnie. Zabrać ją stąd. Jest ranna. Zabierzcie ją do pociągu. Nie do wiary. Nie mogłeś sobie darować, co? No to jesteśmy kwita. Raczej nie. Więc ten Herlak to Drake. Przytargałeś go tu aż ze świątyni? Szkoda. Nie! Teraz gadaj, co znalazłeś w świątyni. To właśnie, czego szukałeś. Okej? Wiem, gdzie jest kamień, ale nie uda ci się go znaleźć beze mnie. Wypuść ją. To zaprowadzę cię prosto do celu. A, mój cień. To ty jesteś dziennikarką, co kąsa mi łydki. Módl się, żeby to nie był blef. Przeszukać. Spokojnie. Genialny, stary. Proszę. Nie ma pan nic do zaoferowania, panie Drake. Wracać do obozu, przygotować się do wymarszu. Ty, za mną. Ty. Zajmij się nimi. Nie ma sprawy. Jak możesz pracować dla tego potwora? Lepiej z nim niż przeciw, skarbie. Więc to koniec, tak? Załatwisz nas zimną krwią? Na to wygląda. Wstawaj! Powiedziałem wstaw! Uciekaj! Zatrzymaj! Wow, no i udało się jakoś uciec. Musimy się teraz pośpieszyć, żeby jakoś przebiec. W porządku? Szybciej, szybciej. Wow. Co strasznie blisko, Nate? No są. Jezu, nie tutaj. Idziemy tędy. Aj. Wow, wszyscy są za nami. Idziemy! Nie, no jeszcze helikoptera tutaj brakowało. Tędy. Jazda. Uda się? Tutaj na górę. Szybciej. Nie chciałem tego zrobić. O Jezu, no i teraz... Teraz już zginę pewnie, co? Co ty robisz? Chodź! Chodź, Elena, musisz skoczyć! Dawaj. Mam cię! No... Szybciej, kurde, bo nie zdążymy. Uf, jakoś się udało, myślałem, że już zginę. Tędy! Nic ci nie jest? Tak, mam się super. A ty? Do wesela się zagoi. Dobra. O Boże. Chyba ich zgubiliśmy. Nie powinienem był cię wciągać w tę awanturę. Nie zrobiłeś tego. Sama tu przyszłam. Nie. Mam na myśli, no wiesz, całą resztę. Wiedzieliśmy, jaka jest stawka. Dobra, to co robimy? Pójdę po nią. No oczywiście, normalka. Ruszaj, rycerzu. Czekaj, Flynn mówił coś o pociągu. Co oznacza, że mogli ją zabrać na stację kolejową tutaj. To powinno być w tę stronę, za tamtą wieżą ciśnień. Nate, ona trzymała nas na muszce. Wiem. Miała zamiar pociągnąć za spust. Oni ją po prostu uprzedzili. To skomplikowane. Nie wątpię.
Flynn wiedział, że była ze mną. Wiesz, co się stanie, jeżeli Lazarewicz dowie się, że ich wykiwała? Tak, widziałam jego rękodzieła. Więc rozumiesz, że nie mam wielkiego wyboru. Honor wśród złodziei? Coś w tym stylu. Naprawdę mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze wiedzieć, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Dobra, ruszajmy. Co? O nie, nie, nie. Nie pójdziesz ze mną. Nate, zamknij się. Dobrze? Musimy złapać pociąg. Tam jest wieża ciśnie. Tuż za tobą. Okej, a więc jak widzieliście, sprawy się mocno pokomplikowały. W międzyczasie nawet nie miałem czasu, żeby wam opowiedzieć po kolei, co tu się działo, no ale myślę, że wszystko doskonale widzieliście. Ostatecznie teraz pójdziemy uratować Chloe, która jest gdzieś w pociągu jakimś i postaramy się tam udać. O dziwo, Elena postanowiła nam pomóc, chociaż jak widzieliście, początkowo nie była zbyt zadowolona z naszych planów. No ale z jakichś powodów jednak zdecydowała się z nami iść. Wow. Czekaj tu. Są wszędzie, uważaj. Zawsze. Okej. Sytuacja jest o tyle utrudniona, że nie mam ani jednej broni. Więc będę to musiał jakoś inaczej załatwić. Poczekajmy, niech się trochę rozstawią. Tak na marginesie, nie wiem, czy zauważyliście. Jeszcze nic. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w tej polskiej wersji nie do końca są poprawnie synchronizowane napisy z tekstami. To znaczy, na napisach są trochę inne kwestie niż mamy na filmie, niż mówią to postacie. Trochę to może z jednej strony przeszkadzać. Tu nic nie ma! No, ale też nie narzekajmy. Muszę znaleźć broń. Dobra. O to mi chodziło. Nie, nie, nie. Uff, mało by spadła broń na dół. Się zastanawiam, czy już w nich strzelać, czy spróbować jeszcze ich zajść jakoś. Może spróbujemy. Zdaje się, że tędy jest przejście. Właśnie. Przedostańmy się tutaj po cichu, chociaż nie wiem, czy to zda egzamin, szczerze mówiąc. No ale spróbujemy. O proszę, tu jest kolejny. Dobra, udało się. Jak widzicie, właśnie w tej odsłonie trochę więcej rzeczy można zrobić po cichu. Chociaż też to nie jest nagle skradanka, w której rzeczywiście można wszystko bezczelestnie zrobić. Dobra, tu jest jeden, nawet go nie zauważyłem wcześniej. Dawać go. A i znalazł mnie? A nie, dobra. Wow, tam jest już jeden. Nie zauważył mnie niby. Tylko, że zaraz pewnie zobaczy ciało. I to jest największy problem. Dobra, idę na niego. Aj. Wow. Wow. Nie wiem, jakim cudem mnie nie widzą, ale to szczegół. Okej. Okay. Jeszcze tylko tego. No proszę, udało się. Jest czysto. Dobra, chodźmy na wieżę ciśnień. Szczerze, nawet mi się musimy nie... Musimy się tam dostać. Nawet się nie spodziewałem, że mi się uda. Zrobiłem wrażenie? Załatwiając ich wszystkich? Nie powiem, żebym była pod wrażeniem. Nate myślał, że dostanie jakieś pochwały, ale chyba nie za bardzo. Dobra, a jak się na tą wieżę dostać? Te znaki wyglądają interesująco. Być może tędy najpierw muszę iść. Sprawdźmy to. Widzisz coś? Tam jest drabinka, ale do niej nie dosięgnę. Dobra, poczekaj moment. Okej, okay, Elena nam pomoże. Jak się tam dostaniesz, zepnij ją do mnie. No dawaj, dawaj. Proszę bardzo. Dzięki. Zobacz, co znalazłam. O, bardzo dobrze. Broń się przyda na pewno. To teraz tędy w takim razie. Idziemy za Eleną. Proszę.
Zamknięte, co? Co się stało? Zamknięte? O, zamknięte. Wiesz co? Pewnie są zablokowane z drugiej strony. No tak, to robota dobra, dla mnie. Poszukam innej drogi. Odblokuję je. Dobry pomysł. Rzeczywiście, z drugiej strony są zablokowane. No to przejdziemy tutaj. Dłuższy skok. Wow, udało się. Lata spędzone w cyrku wreszcie się przydały. Bardzo śmieszne. Może i jestem z cyrku, ale to ty jesteś za kratami. Dobra, na razie jest spokój. Którędy ja się teraz przedostanę? Zdaje się, że po tych znakach? Bo tu raczej nie przeskoczę z takiej odległości. Tak jest. Hej, jak ci poszło z drzwiami? A no tak, przecież ja już tutaj muszę strzelić. Zapomniałem. Cofnij się! No prawie! Proszę bardzo, spróbuj teraz! Dobra. No i? Okej, udało się. Jestem pod wrażeniem. O nie, mamy towarzystwo! Ach. Tak coś mi się wydawało. Dobra. Tutaj rzucimy... Rzucimy wam granat, panowie. Nie wiem, czy nie za daleko. Chyba tak. Kurczę. Może tak? Bardzo ładnie, udało się. Teraz tego tutaj. Tam jest jeszcze jeden z tego, co widziałem. Dobrze. Na dole chyba nikogo nie ma, tak? Raczej nie. Więcej się podkrada! Jeszcze? Wow, z drugiej strony. Przerzućmy się właśnie na tą stronę. Dobra, muszę najpierw tego zdjąć tutaj, bo on mnie zastrzeli jednym strzałem. Mam ich, to chyba wszyscy! O nie, popatrz do tyłu! Ajajaj. Oddają się! No już! Kurczę, tu jeszcze. Nie no, chyba zginę. Ajajaj. Przegrałeś! Dobra, jeszcze raz muszę spróbować. Z lewej, z prawej są wszędzie! Spróbujemy znowu powtórzyć to samo. O, bardzo ładnie. I teraz jeszcze tego jednego. I co, znowu z tyłu będą? Więcej się podkrada! Dokładnie. Najpierw ciebie załatwimy. Dobra. Teraz wy. Ale już chyba wiem, jaki błąd wcześniej popełniłem. Mam ich, to chyba wszyscy! O nie! Dobra. Tutaj chyba muszę, o właśnie. Tu jestem lepiej osunięty. Wcześniej tego nie zrobiłem. I przez to przegrałem. Dobra, teraz tamci już tylko zostali. Z tym pójdzie łatwiej. Tu jest jeszcze jeden. Kurczę, jeszcze żyje? Myślałem, że już nie. No i widać, że... Użyj tego! Widać, że droga do pociągu nie będzie zbyt łatwa. No, to lecimy. Okej, a więc... Wchodzimy wyżej. I przeskoczymy na ten mostek. Bardzo dobrze. Teraz... Nieźle jak na przestarzały model. Czekałam na to. Okej, okay. Elena wchodzi górą, ale ja chcę jeszcze tutaj sprawdzić. Pozbieram trochę nabojów. Powinny się przydać. Dobrze, teraz mogę iść. Wchodzimy po tej drabince za Eleną w takim razie i zobaczymy. Ładnie, jesteśmy przy wieży ciśnień. Dobra, udało się. Nie wychyla się. Powiedz, że masz plan B. Pracuję nad nim. Tam jest.
Mają Flynn. Wahasz się? Nie. Okej. Wkrótce ruszają, więc musimy się pośpieszyć. Zejdę tam sam, okej? Nate! Zaraz. Posłuchaj, nigdy mnie nie słuchasz. W międzyczasie pójdziesz tam i zwędzisz dla nas jedną z tych pięknych... Terenówek. Mhm. Będziesz kierowcą. Ja się zakradnę, zabiorę Chloe, a ty zjawisz się tu... W samochodzie. Nie ma sprawy. Kumasz? Kumam. Idź. W porządku? Tak. Dobra, ostrożnie. Dobra. Zobaczymy się... Jak się zobaczymy? No, dokładnie. Ułatwiła sobie drogę. Nathan jest chyba tutaj sam zaskoczony tym, jak sobie Elena radzi z tym wszystkim. No, najwyraźniej jest już przyzwyczajona do tych wydarzeń z pierwszej części gry. My sobie przejdziemy tą drogą. Musimy tutaj uważać, bo jest tutaj sporo przeciwników. Uwielbiam zapach bocznic o poranku. Jest tu sporo przeciwników, a więc muszę uważać, żeby się przypadkiem nikt mi nie pokazać. Tylko czekajcie, którędy? Dobra, raczej w tę stronę. Chociaż kurczę, tutaj nie ma nic. Dobra, czyli jednak chyba nie tutaj. No nic, to sprawdzimy, a może jednak przez tu jakieś... Aha, to muszę przesunąć, dobra. Dobrze pomyślałem, muszę pewnie przez te drzwi przejść. Dobra, wystarczy. Tak mi się wydaje. Tak jest. I co teraz? Jest tu ktoś? Bo raczej nie za bardzo. Muszę być ostrożny, żeby tutaj się komuś nie pokazać od razu na starcie. No i dobra, co teraz? Panie i panowie, myślę, że tędy muszę wejść pewnie. Bez powodu to by tak nie stało. Okej. Okay. Tam jest pociąg. Jak mam się tam dostać do cholery? No, jakoś spróbujemy. Podejrzewam, że muszę tam przeskoczyć aż. Musi być jakieś wyjście. Okej, okay, ale ja nie chciałem tak się złapać, kurczę. Aj. Jeszcze raz. No właśnie, chciałem się tego złapać. I tutaj może coś znajdziemy. Dobra, zdaje się, że muszę wejść do tego pociągu tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. A więc wchodzimy. Może go uruchomię. No właśnie. O tym samym pomyślałem. Tu jest jakaś wajcha. Wow. Przemyślałem tego! Wow. No to tyle po cichym wejściu. Brawo, Nate. Nie zwróciłem na siebie uwagi. No to niestety, nie ma lekko. Dobra, mam tutaj snajperkę. Kto we mnie strzela? Tu jest. Dobra. Staram się użyć tej snajperki. Puśćcie się przez was na pociąg, dupki! No właśnie, pociąg już jedzie. Się pośpieszyć. A i tamten strzela we mnie z tego. A i nie trafiłem, kurczę. No, bo zaraz zginę. Dobra. Gińże wreszcie. Ja cię kręcę, muszę się pośpieszyć, bo ten pociąg zaraz naprawdę odjedzie. Jest tu jeszcze jakiś karabin snajperski, bo by mi się przydał bardzo. Z daleka we mnie celuje. Trochę aż za daleko. Ja cię kręcę, tu jeszcze idzie. A patrzcie, mam karabin, dobra. Dobra, załatwmy najpierw tamtego. Dobrze, o to mi chodziło. A i tutaj już jest ich drugi. Ja cię kręcę, ilu ich jest? My cały czas czekamy oczywiście na Elenę. Nie możemy się jej doczekać w tej chwili. Świetnie, pociąg uciekł. I co teraz?
teraz to już wiele chyba nie zrobimy. Dobra, bardzo ładnie. Ze snajperki, z takiego bliska. Dobra, gorzej już być nie może. Nie, tylko nie to. O nie. To są jedni z silniejszych przeciwników w grze. W nich muszę wyładować naprawdę dużo amunicji, muszę wam powiedzieć. Co? No, nareszcie jedziesz. Samą porę! Nareszcie. Skakuj! Szybciej! Jedziesz! No i jak? Masz może plan C? Tak, gaz dodaj. Co? Muszę się dostać do pociągu. Zwariowałeś? Podjedź bliżej, żebym mógł wskoczyć. Mam odpowiedź na swoje pytanie. Gazu! No, to jak chcesz wyciągnąć ją z pędzącego pociągu? Nie planowałem z takim wyprzedzeniem. Pewnie, że nie. Dobra, dobra, przygotuj się. Uważaj. Poczekaj, jeszcze chwila. Właśnie. Teraz! Skacz! Niezła sytuacja, co? W trakcie jazdy tutaj przeskoczyliśmy na pociąg i jednak udało się go dopaść. Sytuacja jest bardzo widowiskowa. Musimy tutaj uratować Chloe, ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, bo oferował naprawdę sporo akcji i widowiskowych scen. Jeszcze więcej zobaczycie jutro, kiedy kolejny odcinek powinien się pojawić na moim kanale. A tymczasem dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.